Rozpoczynają się działania mające na celu utworzenie Radomskiej Strefy Gospodarczej. Jej celem będzie aktywizacja Radomia i regionu radomskiego w zakresie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej tej części województwa mazowieckiego i w efekcie powstanie nowych miejsc pracy. Jesteśmy zdeterminowani, żeby tworzyć nowe narzędzia, dobre narzędzia, narzędzia, które będą przynosiły nowe miejsca pracy dla Radomia. Od tego są te dwie agencje, Agencja Rozwoju Przemysłu i Polska Agencja Inwestycji Zagranicznych. Liczymy bardzo na dobrą współpracę. Daliśmy sobie jeszcze troszkę czasu na to, żeby wypracować jak najlepszy model, który chcemy zaproponować radomskim, polskim i światowym przedsiębiorcom, tylko po to, żeby tutaj w Radomiu przedsiębiorcy czuli się dobrze. A jeśli będą się czuli z nami dobrze, to na pewno będą tworzyć nowe miejsca pracy. W Urzędzie Miejskim przedstawiciele Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego, Gminy Miasta Radomia, Agencji Rozwoju Przemysłu oraz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych podpisali list intencyjny w sprawie dążenia do powołania w przyszłości Radomskiej Strefy Gospodarczej. Swoje podpisy pod dokumentem złożyli wojewoda Jacek Kozłowski, wiceprezesi Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, Patrycja Zielińska i Marcin Zieliński, prezes Zarządu PAI, Sławomir Majman oraz wiceprezes zarządu PAIS Anna Polak-Kocińska, prezydent Radosław Witkowski oraz wiceprezydent Rafał Rajkowski. Wszyscy Państwo bardzo mocno wspieracie stworzenie tej Radomskiej Strefy Gospodarczej. Dzisiaj, drodzy Państwo, podpisaliśmy list intencyjny, który rozpoczyna taki proces wypracowania porozumienia między wszystkimi instytucjami wspierającymi nasze miasto w kwestii nowej, że tak powiem, perspektywy rozwoju gospodarczego Radomia. Sygnatariusze zadeklarowali wspólną pracę na rzecz zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej Radomia i regionu radomskiego oraz powołania w przyszłości Radomskiej Strefy Gospodarczej. Wspieramy Radom, zarządzamy strefą ekonomiczną, powołaliśmy do życia spółkę Radomskie Centrum Innowacji i Technologii i bardzo cieszymy się, że możemy brać udział i jesteśmy również kolejną organizacją, która będzie wspierać strefę gospodarczą. Będziemy oczywiście w ramach naszych możliwości i instrumentów wsparcia, które ARP oferuje przedsiębiorcom, bardzo tutaj miasto wspierać. Współpraca Urzędu Miejskiego w Radomiu z Samorządem Województwa Mazowieckiego, Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim oraz agendami rządowymi ma w przyszłości zaowocować przyciągnięciem nowych inwestorów, a co za tym idzie, tworzeniem tak potrzebnych w Radomiu nowych miejsc pracy. I bardzo się cieszę, że mogę uczestniczyć w tym ważnym dniu dla Radomia, dniu, kiedy pojawiła się alternatywa dla Radomia. Alternatywa gospodarcza, szansa na nowe miejsca pracy w nowych dziedzinach przemysłu i w centrach nowoczesnych usług biznesowych. Szansa pracy dla młodych Radomian, wykształconych Radomian i szansa pracy w przemyśle w zasadzie dla wszystkich. Nowa alternatywa dla Radomia, nowa szansa na miejsca pracy. To jest najważniejsze. Podpisanie listu intencyjnego to początek drogi do osiągnięcia wspólnego celu. Warunki i szczegóły współpracy zawarte będą w porozumieniu, które ma być podpisane w marcu.